podnieść standard swojego życia bez wydawania ogromnej ilości pieniędzy. Obiecuję Ci, że jeśli zostaniesz ze mną do końca tego filmu, to wyniesiesz stąd przynajmniej kilka sposobów, które będą pasowały do Twoich potrzeb i do Twojego stylu życia i do Twojego budżetu. Ten film jest dla Ciebie, kobieto, która zarabiasz, rozwijasz się zawodowo, jesteś ambitna, ale masz cały czas takie poczucie, że okej, oszczędzam, podnoszę swoje dochody, ale nadal nie jestem jeszcze jakoś super bogata. Większość z nas jest właśnie w tym miejscu. Chciałabym tylko, żebyś pamiętała o tym, że masz prawo do takich małych przyjemności w swoim życiu i to nie muszą być od razu wakacje na jachcie albo kupowanie super luksusowych samochodów, czy nieruchomości, czy designerskich torebek. Jeśli jesteś osobą, która ma problem z finansami, na przykład żyje od pierwszego do pierwszego, czy od dziesiątego do dziesiątego, ledwo wiąże koniec z końcem, to ten film nie do końca rozwiąże Twoje problemy, ale możesz również obejrzeć go do końca, ponieważ część tych rzeczy, o których mówię, jest całkowicie za darmo. Natomiast część tych rzeczy jest za pieniądze, bo rzeczy kosztują pieniądze, ale starałam się wybrać takie rzeczy i takie doświadczenia, które są stosunkowo tanie w skali do tego, ile po prostu wydajemy generalnie na życie. Zaczynamy od rzeczy, która jest darmowa, a mianowicie ogarnianie się rano. I myślę, że nie jedna z Was, która pracuje zdalnie, wstając rano, idzie od razu do pracy. Pomijamy proces ogarniania się do pracy, cokolwiek to dla Ciebie oznacza. Dla mnie na przykład oznacza to mycie włosów i przyznaję się, że często w związku z tym, że właśnie ja pracuję zdalnie i są dni, kiedy nawet nie mam żadnych coli, więc nikt mnie nie widzi, to nie myję włosów. Szczególnie, że uprawiam dużo sportów i właściwie każdy dzień w tygodniu mam jakiś trening. Ale pomyślałam sobie o tym ostatnio, że ja zasługuję na to, żeby nawet przez to pół dnia, albo nawet jeśli nikt mnie nie widzi, mieć te czyste włosy. Zazwyczaj i tak masz szampon w domu, i tak masz suszarkę, tak? To ogarnięcie się rano może też oznaczać na przykład nałożenie delikatnego makijażu, jeśli jesteś osobą, która lubi makijaż, bo jeśli nie lubisz takich rzeczy, to spokojnie, będą kolejne punkty i propozycje dla Ciebie. Ale myślę, że to właśnie takie ogarnięcie się rano, a nie pójście do komputera w piżamie, to jest taki mały luksus, na który zdecydowanie możemy sobie pozwolić niezależnie od budżetu. Szczególnie właśnie, jeśli nie musisz dojeżdżać do pracy, chociaż zazwyczaj jeśli dojeżdżasz do pracy, no to zazwyczaj takie podstawowe zabiegi, aby wyglądać, tak wiecie, ogarnięcie i tak wykonujemy. Ale jeśli masz ten luksus, że nie musisz jechać do pracy, tylko robisz to w domu, to może warto wstać 10 minut wcześniej i się uczesać, albo warto umyć te włosy po to, żeby czuć się właśnie lepiej. Kolejna darmowa rzecz, zupełnie 0 zł kosztuje posprzątanie w torebce. Ja jako nastolatka zawsze mówiłam sobie, że jak dorosnę, jak będę już dorosłą typiarą, to chciałabym być dorosłą typiarą, która ma porządek w torebce, która otwiera torebkę i są tam te rzeczy, które są jej potrzebne i łatwo można je znaleźć. Więc dziś zrób to dla siebie, albo zaplanuj na to czas w tym tygodniu, na przykład paragony, cukierki twoich dzieci, jakieś papierki po słodyczach, które jadłaś w biegu. Zrób to dla siebie, żeby mieć właśnie to poczucie ogarnięcia małego luksusu i podniesienia jakości życia, że nie szukasz klucza w jakiejś stercie śmieci, stercie niepotrzebnych przedmiotów. Ja na przykład dzisiaj z torebki wyciągnęłam 3 błyszczyki do ust, mimo że bardzo rzadko ich w ogóle używam, więc tym bardziej nie użyję ich, jeśli są w torebce. Bardzo prawdopodobne, że w swojej szafie masz przynajmniej jedną rzecz, która leży tam od 3 albo 4 lat i trzeba ją prać w pralni i ty jej nie prałaś od tych 3-4 lat w pralni i ona wisi i jej nie nosisz. Więc zrób sobie tę przyjemność i oddaj ten płaszcz do pralni. Może są tam rzeczy, które chciałaś oddać na przykład do krawcowej, żeby skrócić, żeby zmniejszyć, żeby dopasować do swojego ciała. Czy jest coś bardziej luksusowego niż na pytanie, gdzie idziesz, odpowiedzieć odebrać płaszcz z pralni, odebrać sukienkę od krawcowej. To jest taki mały luksusik. Ale serio, jeżeli kupujemy te ubrania i chcemy je nosić, chcemy z nich korzystać, to warto czasami zainwestować stosunkowo niewielką kwotę za pranie w pralni albo właśnie przeróbki krawieckie. Totalnie jest to tego warte. I rzeczy zdecydowanie lepiej potem na nas leżą i dłużej nam służą. Ja pamiętam też taką randkę, to była bodajże 3. randka z tym mężczyzną i on opowiadał mi jakąś anegdotkę o tym, jak to oddawał spodnie do krawcowej i ja wtedy pomyślałam sobie, wow, czy my jesteśmy sobie przeznaczeni? Nie byliśmy, ale dobre wrażenie pozostało. Teraz będzie coś za pieniądze. Kup sobie lepsze mydło do rąk
albo lepszy krem do rąk, albo lepszy płyn do naczyń. Ja uwielbiam produkty marki 4 Szpaki. To jest taka polska naturalna marka. Niestety nie sponsoruje tego odcinka, a mogłaby. I mydło do rąk w takiej szklanej, bardzo ładnej butelce kosztuje około 30 zł. To oczywiście jak na mydło jest całkiem sporo, ale w skali wszystkich wydatków, które mam w ciągu każdego miesiąca, to nie jest wcale tak dużo, a tego mydła jest naprawdę dużo, bo to jest wielka szklana butla. To jest też taki aspekt, wiecie, ekologiczny. Nie kupuję mydła w plastiku. Codziennie myjąc ręce, mam takie wrażenie, że hej, no zrobiłam dla siebie coś takiego ekstra. Podobnie zresztą z kremem do rąk, też akurat z 4 Szpaków kupiłam sobie taki, wiecie, trochę lepszy. I nie dość, że on jest naprawdę dobry, po prostu zawsze mam takie poczucie, że on w tej takiej metalowej tubce jest taki super upgrade życia. Było o wydawaniu pieniędzy i teraz znowu jest coś za darmo. Opróżnij jedną szafkę albo jedną szufladę i zostaw sobie pustą. Wiecie, my dużo mówimy o odgracaniu, o organizacji, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo luksusowo mieć pustą szafkę albo pustą szufladę. Nic mnie tak nie wkurza. No dobra, jest parę rzeczy, które mnie wkurzają bardziej. Ale strasznie mnie wkurza to, jak wkładam rzeczy do szuflady i nie mogę jej domknąć. A najgorzej, jak wypadają tam z tyłu i ja potem muszę wszystkie szuflady wyciągać i gdzieś tam ręką sięgać dalej. A wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład wpadają do ciebie niezapowiedziani goście albo goście na ostatnią chwilę, no i chcesz szybko gdzieś tam z wierzchu sprzątnąć ten bałagan, no i masz taką szafkę, do której na szybko możesz włożyć te rzeczy, zająć się gośćmi, i potem ewentualnie sobie to wszystko podkładać na miejsce. Albo niespodziewanie po randce ze swoim crushem wracasz do domu, chociaż nic nie zapowiadało, że tak to się skończy, no i teraz nagle musisz schować tam, nie wiem, swój dziennik, w którym afirmowałaś tę miłość i tak dalej. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. Ja też nie jestem zwolenniczką takiej spontaniczności, ale wiadomo, no jak to bywa, jesteśmy tylko ludźmi. Poza tym, pusta szuflada albo pusta szafka, dla mnie to jest takie zielone światło na ekspansję. Bo na przykład jeśli zawsze marzyłaś o tym, żeby zacząć malować, ale myślałaś sobie, no tak, ale kupię te pędzle, kupię ten blok rysunkowy i te farby, gdzie ja to wszystko schowam, no to będziesz miała taką właśnie pustą szufladę zapraszającą cię do spróbowania czegoś zupełnie nowego. Ładne zdjęcie profilowe. Czy chcemy tego, czy nie chcemy? Czy jesteśmy w mediach społecznościowych dużo, czy w minimalnym zakresie? Naprawdę fajnie jest mieć zrobione takie swoje dobre, profesjonalne zdjęcie profilowe. Nigdy nie wiesz, kiedy nagle będziesz musiała uzupełnić swoje CV i zacząć je rozsyłać. Nigdy nie wiesz, kiedy zaproszą cię, żeby przemawiać na jakiejś konferencji i poproszą o twoje zdjęcie profilowe, żeby gdzieś tam w materiałach marketingowych o tobie opowiedzieć. Dlatego warto zainwestować i niekoniecznie pieniądze, bo to może być czas w zrobienie sobie ładnego zdjęcia, z którego jesteś po prostu zadowolona, które oddaje twoją pewność siebie i twój charakter. Myślisz sobie, ha, no fajna ja. Możesz wykorzystać swój telefon, nawet jeśli nie masz najnowszego iPhone'a, to jeżeli ustawisz się pod dobrym światłem, zrobisz sobie właśnie delikatny makijaż i umyjesz włos, jesteś w stanie zrobić to sama. Jeśli możesz zainwestować w to trochę pieniędzy, myślę, że warto skorzystać raz na kilka lat z usług profesjonalnego fotografa. Takie dobre zdjęcia mogą naprawdę ogromnie podnieść twoją pewność siebie, a poza tym właśnie pomóc ci w takich sytuacjach, jak na przykład szybkie stworzenie CV, albo nie wiem, profilu na aplikacji randkowej, nigdy nie wiesz, kiedy ci się to przyda. Idź do biblioteki. To jest absolutnie całkowicie darmowe i poświęć na to tyle czasu, ile możesz, jeśli masz pół wolnego dnia. Serio, idź do biblioteki i pobądź sobie z książkami przez pół dnia. Jeśli nie masz pół dnia, idź na godzinę, na pół godziny, na 15 minut. To jest absolutnie fantastyczne uczucie, kiedy jesteś wokół tej całej wiedzy, wokół tych wszystkich historii, które zostały przez ludzi spisane i opublikowane i możesz sobie część tej wiedzy zupełnie za darmo na jakiś czas zabrać do domu. A ponieważ erudycja, oczytanie, intelekt to są naprawdę takie hot cechy, to ja jak wracam z tym naręczem książek, zazwyczaj właśnie w takiej ekotorbie, to czuję się naprawdę hot. I to też wpływa na moją pewność siebie, a nie kosztowało mnie ani złotówki. Jeśli masz jakiś budżet na kulturę i rozrywkę, to idź do teatru albo do opery. Uwierz mi, to nie musi być bardzo drogie, a to doświadczanie sztuki na żywo i obcowanie z aktorami na żywo to jest niesamowite uczucie i żaden serial i żaden film tego nie zastąpi. My ostatnio z moją koleżanką wyrwałyśmy bilety do opery na ostatnią chwilę za bodajże 60 zł za osobę. Może nie są to najlepsze miejsca w pierwszym rzędzie, bo tam ceny to jest 150, 200 albo więcej, ale myślę, że spokojnie można tych parę rzędów dalej
usiąść i wciąż doświadczać kultury nawet przy niższym budżecie. Alternatywnie, jeśli w swoim budżecie nie masz przeznaczonej wystarczającej kwoty na tego typu rozrywki, to rozejrzyj się, które dni muzea i galerie sztuki w twoim mieście są czynne bezpłatnie. Większość z tych placówek ma chociaż jeden dzień w tygodniu, kiedy na wystawy stałe można sobie przyjść za 0 zł. I uważam, że warto z tego korzystać, bo to totalnie podnosi jakość naszego życia, kiedy właśnie obcujemy ze sztuką i z kulturą. Jeśli w twoim życiu jest wiele sfer, w których chciałabyś zrobić upgrade, ale wszystkie są płatne, czyli na przykład chciałabyś zamawiać dietetyczny catering z dostawą do domu, chciałabyś zamawiać usługi sprzątania, zacząć trenować z trenerem personalnym, chodzić na depilację laserową, regularnie chodzić do fryzjera, a nie przeciągać do ostatniej chwili. No ja akurat przeciągam do ostatniej chwili, kiedy już absolutnie jest to konieczne. I różne inne rzeczy, które przychodzą ci do głowy, to zapisz sobie to. Zmapuj sobie te wszystkie swoje potrzeby, które coś kosztują. I zastanów się, która z nich da ci dzisiaj największy zwrot inwestycji w twoim dostępnym budżecie. Bo być może nie możesz sobie pozwolić na zamawianie cateringu codziennie, ale uratowałoby cię to, gdyby dostawa zbilansowanych posiłków była co trzeci dzień. No to wtedy odpada ci kilka dni w ciągu tygodnia na gotowanie. Albo usługi sprzątania. No w moim idealnym scenariuszu, gdyby pieniądze nie grały roli, to pewnie 2 razy w tygodniu chciałabym, żeby ktoś przychodził posprzątać moje mieszkanie. Na ten moment czuję się komfortowo finansowo, gdy płacę za sprzątanie raz na 2 tygodnie. Czy jest to idealne? Nie jest, ale uważam, że zwrot tej inwestycji jest ogromny, bo u mnie wystarczy raz na 2 tygodnie takie gruntowne sprzątanie, żebym czuła się dobrze. Podobnie jest na przykład z treningiem personalnym. Doszłam do wniosku, że dla mnie ta inwestycja, choć dosyć kosztowna, daje mi ogromny zwrot, ponieważ odkąd zaczęłam regularnie trenować z trenerką i robić taki sensowny i rozumny trening, to przestałam wiecznie biegać do fizjoterapeutki, do ortopedy, do neurologa i do psychiatry. Więc uważam, że tutaj naprawdę można wyliczyć dokładnie, ile zaoszczędziłam. Jeszcze tego nie liczyłam, ale chyba kiedyś się pokuszę o taką kalkulację. Poza tym ja po prostu uwielbiam treningi z moją trenerką i oprócz tego, że jest to dla mojego zdrowia i dla mojego wyglądu, to jest to też po prostu frajda. Teraz dla równowagi coś za darmo. Spędź czas nic nie robiąc. W teorii czas nic nie kosztuje, z drugiej strony mówimy, że czas to pieniądz i bardzo często jest tak, że próbujemy każdą wolną chwilę w ciągu dnia zająć sobie czymś produktywnym, czymś, co wyprodukuje nam więcej pieniędzy, albo doda nam nowe kwalifikacje, albo się przydamy innym ludziom do czegoś. A o poziomie życia i o luksusie moim zdaniem świadczy to, że możesz na przykład poleżeć sobie na kanapie przez pół godziny i patrzeć się przez okno. Albo posiedzieć w parku przez 15 minut, nie słuchając audiobooka, nie czytając książki, nie odbierając telefonów, tylko po prostu będąc. I oczywiście każda z nas ma inną dostępność tego wolnego czasu dla siebie. I ja podpowiem ci, jak ja to robię, żeby na przykład właśnie spędzić 15 minut siedząc nad rzeką, patrząc się w rzekę. Jeżeli ja muszę gdzieś iść koło rzeki, a mieszkam nad rzeką, więc gdziekolwiek idę, zazwyczaj jest to nad rzeką, to wychodzę pół godziny wcześniej, 20 minut wcześniej i po prostu specjalnie siadam i patrzę się w wodę. I dla mnie to jest absolutny game changer, jeśli chodzi właśnie o taki wypoczynek, relaks, uspokojenie układu nerwowego. Zresztą w moich filmach ja bardzo często pokazuję te takie momenty zadumy właśnie na łonie natury. Zakupy spożywcze to jest jakiś skandal. Jakie są ceny jedzenia teraz? Kosmos. I uważam, że naprawdę osoby o niższym dochodzie mają ogromne wyzwanie. Jeśli ty masz to szczęście i ten przywilej, że bez problemu, może wiadomo, no z lekkim takim zająknięciem przykładasz te karty i się wkurzasz, ale nadal jest to coś, z czym mieścisz się w budżecie, to aby podnieść i upgrade'ować trochę sobie z tej klasy ekonomicznej na biznes klasę swoje życie, zastanów się nad tym, czy możesz któreś z produktów, które i tak kupujesz, kupować sobie trochę lepszej jakości. Dla mnie to na przykład wybór lepszej i trochę droższej oliwy, albo na przykład lepszych pomidorów. Może to być też dodanie do koszyka czegoś, co zawsze ci się wydawało takie ahaha fancy, czyli na przykład jakaś super musztarda truflowa albo coś takiego. I to też nie musi być przy każdym koszyku zakupowym, ale od czasu do czasu dołożenie sobie do koszyka albo czegoś lepszej jakości, albo czegoś zupełnie nowego, co wydaje ci się, że jest takie luksusowe. Ojejku, to podnosi nasze doświadczenie życia i przygotowywania posiłków.
jeżeli w swoim budżecie masz jakąś luźną gotówkę na przyjemności typu jedzenie na mieście, właśnie wyjścia na imprezy, wyjścia do kina, ja lubię przeznaczać to na coś, co jest bardziej takim rytuałem i rutyną, niż tylko wyjściem i najedzeniem się. Jak przy wyjściu z restauracji oczywiście można iść i po prostu zjeść, ale można iść i uczynić z tego coś takiego bardzo fajnego i uroczystego. I ja na przykład lubię raz na 2 tygodnie zabierać samą siebie bez okazji i bez żadnych ludzi innych na fajną kolację albo fajny obiad do restauracji. To jest wyznaczony dzień raz na 2 tygodnie, gdy nieważne co się dzieje, ja zawsze po prostu zrobię to dla siebie. Wtedy zabieram sobie właśnie jakąś fajną książkę, najczęściej lekką, bo to jest czas na rozrywkę i odpoczynek. No i czekam sobie na to jedzenie w jakiejś świetnej miejscówce. Cieszę się czasem ze sobą i czasem dla siebie. No i właśnie czytam sobie coś rozrywkowego. Inwestycja to jest zazwyczaj, nie wiem, między 60 a 100 zł, ale można zdecydowanie zrobić to taniej i na przykład iść sobie na kawę albo ciasto i myślę, że wtedy w połowie tej kwoty spokojnie możemy sobie taką przyjemność ogarnąć i zbudować taki rytuał zrobienia czegoś przyjemnego dla siebie. Jeśli nie masz na to przestrzeni w budżecie, to znowu możesz sobie alternatywnie wybrać taką opcję bezpłatną, jak na przykład wybrany dzień tygodnia, zakładać tę sukienkę, którą trzymasz w szafie na lepsze okazje. Albo nałożyć szminkę na usta, mimo że normalnie malujesz się tylko na specjalne okazje. Więc niech ten wybrany dzień, co tydzień albo co 2 tygodnie, będzie dla ciebie tą specjalną okazją, kiedy celebrujesz siebie. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, która z tych rzeczy przypadła ci najbardziej do gustu i zamierzasz wdrożyć ją w swoje życie. A my widzimy się w kolejnych filmach. Jeśli nie subskrybujesz, no to polecam. Pa!